Nam naprawdę szczęki opadały, jak słyszeliśmy, z czym Zbyszek wychodzi na światło dzienne. Ponieważ on był też saksofonistą, w jakiś sposób umiał przełożyć język saksofonu. Wprawdzie on grał na alcie, ale to było granie Zbyszka, było granie takie coltrane'owskie. Zresztą to żeśmy wszyscy uznali, że tak jest. Było takie ogólne zdziwienie i niesamowity poklask i duma, że właśnie jeden z nas wychodzi z czymś takim na skalę światową, z nowatorskim potraktowaniem instrumentu i muzyki wydobywającej się ze skrzypiec. Zbyszek nigdy nie grał jakiejkolwiek roli, jak się mu uprawiało komplementy, to zawsze był taki, no dziękuję i nie, absolutnie nie korzystał z tego, że się o nim mówi jako o geniuszu. Zbyszek po prostu grał, tak jak powiedziałam, jak nikt przedtem, zadziwiał niesamowicie, miał niesłychaną technikę. On był po prostu wirtuozem, taki Paganini jazzowy. Wolność grania jazzu polega na tym, że eksperymentujemy i gramy w jakiś sposób, co nam się żywnie podoba, niemniej jednak cały czas mamy takie światełko na górze, my siebie obserwujemy i dokładnie słyszymy, co się dzieje. To, co stworzył Zbyszek, spełnia bardzo ważną rolę u każdego muzyka twórczego, u każdego artysty. Ja uważam, że jest to najważniejsze. Bardzo ważny jest gust, bardzo ważny jest właśnie tożsamość, swój własny głos i jakaś taka nieustępliwość, czyli brak kompromisu komercjalnego przede wszystkim, że idzie się własną drogą i jest się tej drodze wiernym. Także dla mnie Zbyszek jest właśnie przykładem takiego artysty wybitnego, który odnalazł swój własny głos, w związku z tym daje wszystkim innym do zrozumienia, wszystkim innym artystom, że każdy może też to zrobić i każdy powinien iść tą drogą. Mam nadzieję, że to będzie naprawdę bardzo ważny konkurs. Gratuluję organizatorom i pomysłodawcom i życzę wszystkiego, co jest najlepsze.